Witam Państwa serdecznie, nazywam się Wojciech Różycki, jestem radnym Rady Powiatu, drugą kadencję. Poprzednią kadencję pełniłem niepełną, wszedłem na miejsce pana radnego Jerzego Wolskiego. Moim priorytetem w Radzie Powiatu jest to, żeby nawiązać nić współpracy powiatu pomiędzy gminami. Tak jak po dzisiejszym spotkaniu wstępnym ze starostą udało mi się tam nakreślić taką sytuację, że droga tak zwana Włościbórz-Wrzosowo, wiadomo, funduszy nie ma na to, żeby całą zrobić, ale starosta wyraził taką wolę i chęć, że przystąpi wstępnie do takiego projektu z Urzędem Gminy, gdzie Urząd Gminy może być tak zwanym liderem w pozyskaniu środków z rozwoju, chyba też nawet projekt rozwoju obszarów wsi wiejskich, a starostwo wtedy powiat będzie partnerem w tym projekcie. Następnie bliskie są mi też sprawy ludzi zwyczajnych, bo nie zawsze duże projekty ludzi, po prostu obywateli zadowalają. Pierwszym takim moim projektem czy inicjatywą było w Mechęcinie taka prosta sprawa. Droga wyjazdowa ze Żwirowni, zawsze tam był problem. Udało mi się z wójtem, ze starostem i z partnerem prywatnym dojść do porozumienia, gdzie zostały ułożone płyty betonowe i do dzisiaj ładny tam przejazd na tym skrzyżowaniu jest. Także niewiele trzeba, a po prostu tylko rozmawiać i wola chęci taka, żeby wystąpiła między wszystkimi stronami. Następnie też złożyłem kilka projektów. Jeden z ważniejszych takich to wykonanie przejścia dla pieszych na przejeździe kolejowym w Dygowie. Zwróciłem się do zarządu powiatu. Zarząd skierował pismo do kolei państwowych. Czekamy na razie na odpowiedź. Jeżeli nic nie będzie, ponowimy tą sprawę. I takie drobne, myślę, rzeczy ludzi tutaj po prostu interesują. Następnie złożyłem projekt na wykonanie, może to już nie tylko do naszej gminy Dygowo, ale w Rusowie, o wykonanie chodnika pomiędzy Kukinią a Rusowem. Zobaczymy, na razie Urząd Gminy z Ustronia chyba nie jest zainteresowany tą sprawą, ale projekt i wniosek jest złożony do starostwa. Następnie tak samo troszeczkę powalczyłem o projekt wykonany już we Włościbożu tej drogi wewnątrz. I też tutaj wystąpiło właśnie porozumienie pomiędzy gminą a starostwem i zewnętrzne środki też również zostały pozyskane. Także troszeczkę inni radni z innych gmin się bulwersowali albo po prostu nie zgadzali się na tą inwestycję, ale powiedziałem na którejś z komisji, że po prostu jak są tak krótko, żeby nie urazić wójtów mało gospodarni czy operatywni, no to nic nie mają. Po prostu wójt gminy Dygowo wystąpił z wnioskiem do starostwa, starostwo się przychyliło do tego i po prostu koszty zostały podzielone na 3 i można było tą inwestycję wykonać. Czyli znowu niewiele potrzeba, a można dużo zrobić. Działalność w Radzie mojej również polega na tym, że współpracuję z klubami sportowymi oraz ochotniczymi strażami pożarniczymi. Pomagam w pozyskiwaniu mniejszych lub większych środków na tak jak w gminie Dygowo, na młodzież, na stroje, straż pożarną, na wyjazdy na zawody pożarnicze, tak jak ostatnio do Niemiec jechali koledzy druhowie. Pomogłem też niewielkie, ale zawsze coś, małą łyżką, ale do celu. Teraz przejdę do kwestii budżetu, całego budżetu powiatu. Jest to kwota, sumy są wielkie po prostu, a nie ma czym dzielić, powiedzmy, bo około 100 milionów to jest cały budżet całego powiatu. Powiat, wiadomo, ma 77 tysięcy mieszkańców. I to są, z czego 46% budżetu pochłaniają subwencje oświatowe, czyli to jest około 40 prawie milionów idzie na oświatę, gdzie starostwo czy powiat ma pod sobą, tak można tak powiedzieć, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, czyli to jest potężny koszt utrzymania tych ośrodków. Następnie
różne PCPR-y, czy Urząd Pracy, czy domy pomocy społecznej. To wszystko jest finansowane w większości z budżetu starostwa. Także na inwestycje jako takie drogowe, czy zostaje około 15 milionów rocznie, czyli w skali roku to jest niewielka suma, a potrzeby są bardzo, bardzo duże, gdzie w tym roku zostały wnioski złożone na około 80 milionów samych inwestycji drogowych. Także sobie proszę wyobrazić, jakie są potrzeby. Następnym też takim wyzwaniem będzie most w Kłopotowie, który już wymaga remontu. I to jest koszt w granicach 10-15 milionów ta inwestycja będzie kosztować. Także trzeba tutaj znowu myśleć, pomagać się środkami zewnętrznymi i tak samo szukać partnerów, czy w gminie Dygowo, czy z różnych tam ośrodków. Także takie to są kwoty, gdzie wydawałoby się, że to 100 milionów to jest bardzo duża kwota pieniędzy, a ogólnie nie ma tak zwanej czym dzielić. Kołdra jest krótka i przeciągamy. Też żeby takie może populistyczne słowo, komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Na takiej zasadzie to działa, a chcemy, żeby wszyscy byli w miarę usatysfakcjonowani. Następnie chciałbym Państwa zaprosić również na dyżury radnego w gminie Dygowo. Będzie to w Urzędzie Gminy. Mój dyżur będzie w godzinach 16-17, co trzeci poniedziałek miesiąca. Dziękuję Państwu, zapraszam. Jeżeli jakieś Państwo macie sprawy, jestem do dyspozycji. Dziękuję.